Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jak widzicie, jest troszeczkę zmiana w, że tak powiem, w jakości nagrywaniu. Nie wiem czy na lepsze. Może być, że trochę na gorsze. Nie wiem jak dźwięk, może być też trochę gorszy. Dajcie znać, ale postanowiłem nagrywać swoim telefonem. Kupiłem stojak, mam dobry telefon, a jest bardzo dobry tutaj autofokus, więc może być wygodniej właśnie nagrywać telefonem. I dzisiaj zaczynamy sobie od... Zaczynamy praktycznie, kontynuujemy z nasze otwieranie, ale zaczynamy nagrywając telefonem 10 boosterów w serii Breakthrough. I moi drodzy, to jest informacja ciekawa, którą teraz Wam powiem. To jest ostatni opening boosterów Breakthrough, specjalnych boosterów Breakthrough. Może się trafić w jakichś pudełkach, boksach czy puszkach, że jakiś booster Breakthrough się znajdzie, ale jeżeli nie, to jest ostatni taki dedykowany dla Breakthrough opening, ponieważ już bardzo dużo kart z Breakthrough mam. Brakuje mi kilku. To też będę Wam pod koniec odcinka chciał pokazać w moim albumie, których kart z Breakthrough mi brakuje, ale nie będę kupował booster boxów na pewno Breakthrough, bo nie ma, bo raczej to się nie opłaca. Brakuje mi oczywiście Mega Mewtwo, które można kupić gdzieś tam za 7 euro, więc jest 30 zł, kupię dwa razy Mega Mewtwo, to jest 60, około 150-200 zł i będę miał pełną już talię Breakthrough, a oczywiście wiadomo, że Booster Box kosztuje dużo, dużo więcej, także myślę, że to jest ostatni opening z Breakthrough, taki większy, 10, może mówię, tam mogą się trafić, no to proszę bardzo, dam Wam kodzik, może się oczywiście trafić kiedyś w jakimś boksie, więc może być jeszcze jakiś Breakthrough na moim kanale, ale jakoś specjalnie nie będę tego szukał, nie będę kupował. Piplup, Magnemite, Noibat, Ralts, Skido, Pinsir, Starmie, Buddy Buddy Rescue, Chespin, to jest Reverse i rzadka karta Yveltal. Yveltal holograficzny. Ach, patrzcie, nie wziąłem tych folijek, ale to do folijek później włożymy. To jest Yveltal holograficzny. Przechodzimy do drugiego boostera. Patrzę, nie wiem, czy może mi się wydawać. Jeżeli mi się wydaje, to dajcie znać, będę wdzięczny. Ale chyba jest trochę ciemniejszy obraz niż nagrywając aparatem. Nie wiem, czy na przykład nie lepiej, jakbym dał sztuczne oświetlenie takie profesjonalne. A mam Ralts, Skido, Mizdrevus, Swablu, Floet, Assault Vest, Braixen, Magnemite, to jest Reverse i rzadka karta Smeargle. Smeargle nieholograficzny, więc nie należy to, proszę bardzo, do dobrych trafień. I jedziemy. Kaknia, Snubbull, Cubone, o ja już widzę, już widziałem i chyba Wy też widzieliście, że na końcu jest coś chyba fajnego. Pikachu, Seeking, Parallel City, Braixen, Zorua i Mega Mewtwo EX. Moi drodzy, Mega Mewtwo EX i to jest karta, której nie mam jeszcze. Jedna z dwóch Mega Mewtwo? Właśnie zaraz patrzę, tak, chyba jedna z dwóch Mega Mewtwo, których nie mam, a nie, chyba tu jeszcze jest trzecia, ale to jest... Zaraz sprawdzę. Nie, to nie jest ta. Psychic Infinity to jest ta. To jest karta. Nie, to nie jest ta. To nie jest Ultra Rare. To jest... Ojku, moi drodzy, ile tych jest Mega Mewtwo? Bo po prostu zaraz to się... O, dobra, jest. Bo się zaraz zgubię. Znalazłem już tą kartę. I ta, moi drodzy, karta jest warta 4, 5, no po około 5 euro. Nie myślałem, że będzie 5 euro warta, myślałem, że będzie około trójki, a tu proszę, 5 euraczków, Mega Mewtwo EX, a najważniejsze, że tej karty nie mamy, nie mieliśmy. Także, tak jak mówiłem właśnie, praktycznie Breakthrough, brakuje mi tam około, no mówię, no 150 zł i myślę, że byłoby już blisko skompletowania całej serii Breakthrough, więc myślę, że nie ma sensu wydawania dużych pieniędzy na booster boxy. Remoraid, Exu, Wubat, Goldeen, Teddiursa, Snorlax, Stunfisk, Fisherman,
LGM, to jest reverse i rzadka karta Dodrio. Dodrio niestety non holo, nie holograficzny. Przechodzimy do kolejnej paczuszki. Kolejna paczka. Zobaczmy, co tym razem. A tym razem to jest Froakie, Panpour, Cyndaquil, Staryu, Doduo, Seaking, Urzaring, Stunfisk, Bronzor w reverse i Mega Mewtwo. Odwrócony był Mega Mewtwo EX. To jest, moi drodzy, drugi Mega Mewtwo EX. Takie same karty. Proszę bardzo, to się nam trafiło. I pozwólcie, że jedną rzecz zrobię. Może teraz będzie lepiej troszeczkę z oświetleniem. Wydaje mi się, że chyba tak. Mógłby być inny Mega Mewtwo, szczerze mówiąc. Bardziej bym się cieszył, bo jakiś, którego po prostu nie mamy. Ale może być i tak. Snubbull, Magnemite, Pikachu, Noibat, Cubone, Floette, Burning Energy, Dedim, LGM i Sresselia non holo niestety. Kolejny booster przed nami. Zbliżamy się naprawdę już dużymi krokami do końca u mnie boosterów z Breakthrough. Mówię, no może jeszcze się pojawią kiedyś, ale myślę, że na inne sety wolę wydawać pieniążki. Scatterback, Ralts, Urzaring, Stunfisk, Spewpa, Hoothoot, to jest reverse i rzadka karta Marowak, nieholograficzny. Trzy boostery do końca. Dobrze by było, żeby jeszcze na sam koniec, moi drodzy, tej serii trafiło się nam naprawdę coś fajnego. Doduo, Remoraid, Snubbull, Magnemite, Pikachu, Super Rod, Deden, Glalie, Spirit Link, Hippopotas i Xerneas. Xerneas holograficzny. To jest druga karta holograficzna w tym openingu. Pierwszym był Yveltal, więc takie naprawdę no dosyć mocne, powiedzmy, Pokémony. Xerneas i Yveltal to są dzisiejsze holograficzne trafienia. Panpour, Cyndaquil, Staryu, Doduo, Gastly, Giovanni Skim, Urzaring, Fisherman, Starly, Mega Mewtwo EX. I moi drodzy, to jest drugi Mega Mewtwo EX. Tego jeszcze nie miałem. To jest Vanishing Strike. I czy to jest karta Ultra Rare? Czy to jest karta Ultra Rare? Nie, to nie jest karta Ultra Rare. Vanishing Strike to jest karta, już widzę, to jest ta i ta karta, to jest też 5 euro. To jest też 5 euro, czyli 3 Mega Mewtwo w ostatnim unboxingu, moi drodzy. To jest jednak dobry znak. No i ostatni booster to jest Pansage, Piplup, Magnemite, Noibat, Ralts, Cacturn, Seaking, Parallel City. Raichu Break. Proszę bardzo, Raichu Break. Nie pamiętam, czy Raichu Break mieliśmy, ale nie wiem. I Florgs. Więc tak wygląda. Tak wyglądały ostatnie karty. Na razie w najbliższym czasie z Breakthrough. I przejdźmy do podsumowania, moi drodzy. Dwie karty holograficzne. To jest Xerneas i Yveltal. Jedna karta Break, a więc Raichu Break w ostatnim boosterze nam się trafiła. No i mamy trzy karty Mega Mewtwo EX. Dwie mamy takie same, moi drodzy, proszę bardzo. Te dwie karty. I tu jest trzeci Mega Mewtwo. Tak więc mamy trzy razy Mega Mewtwo EX o wartości 5 euro. To jest te same 3 Mewtwo 15 euro. Więc naprawdę uważam, że bardzo, bardzo fajne trafienia nam się udały. I teraz, moi drodzy, tak jak mówiłem Wam, chcę Wam pokazać, jak wygląda moja kolekcja Breakthrough. Nie wiem, czy tak będzie widać. Chyba tak będzie widać. Dobra.
trochę będę musiał sięgać daleko, ale myślę, że jest ok. A więc tu są wszystko ułożone, słuchajcie, numerami, więc jeżeli jakiegoś Pokemona brakuje, no to tutaj dokładnie tu jest 9 numer, 10, 11 i tutaj nie mamy 12 Pokemona, widzę, że nie do końca widzicie, więc będę musiał trochę manewrować, więc tak wygląda następna strona. Och, dobra, tu mamy Handuma EX, tu jest kolejna. Widzicie, Mega Glalie EX tu ma miejsce. Co tu ciekawego? Tu już więcej nic za bardzo ciekawego nie ma. Jednak mamy Raichu Break, czyli to jest powtórka nasza. Tu mamy Mega Mewtwo EX, innego niż dzisiaj trafiliśmy. Aha, bo dzisiaj trafiliśmy Mega Mewtwo, to jest zwykły Mewtwo. Tu nie mamy dwóch kart u góry. Bihiem. O, tu mamy Zoroarka Breaka. Trochę nam kart brakuje, jak widzicie, ale to są pojedyncze karty, które myślę, że nie ma sensu kupować booster boxów i liczyć na to, że się trafią, po prostu gdzieś tam będę szukał pojedynczych kart. Neuvern Break. Teraz przechodzimy powoli już do kart lepszych, moi drodzy. Tu jeszcze trainery i tu się zaczynają. To jest Handum EX. I mamy tutaj oczywiście kartę Bridget, najdroższą kartę w tym secie. To jest Giovanni Skin Full Art i to są dwie karty full artowe, moi drodzy, Mewtwo EX. I to jest ta Bridget, to jest pierwsza karta względem wartości w tym secie, a te Mewtwo to jest druga i trzecia, moi drodzy, karta. Jeszcze wam przybliżę. To jest te dwie karty, to jest druga i trzecia karta pod względem wartości w secie Breakthrough. Tak więc ja myślę, że nie będę po prostu już inwestował w booster boxy, tylko bardziej w karty, których mi brakuje, ale jeżeli coś się zmieni, to oczywiście wy się o tym dowiecie. A my kończymy, moi drodzy, ten opening. Myślę, że był naprawdę, można zaliczyć go do udanych. I dziękuję wam bardzo i zapraszam do kolejnych na moim kanale. Trzymajcie się. Hey, hey.